właśnie ciemno. Wracamy z Danii i po drodze stanęliśmy na stacji zatankować i tutaj taki komis jest mały, ale parę takich ciekawych aut stoi. To był taki Ford amerykański camper. 98 rok. 4,6 litra. Wyście 40 tysięcy przebiegu. 8900 kosztuje. Chyba dość sporo, ale dość nawet zachowany. No a przede wszystkim co ciekawego tu zobaczyłem, no to takie auto ładne, zadbane, no ale trochę drogie. Jedyne co, że nawet klient mi ostatnio dzwonił, to taki Peugeot 508 jest, 2011 rok. Dwulitrowy diesel, 140-konny, panoramiczny dach, półskóry. Pryskowy właśnie go przemierza. Xenon LED, panorama dach. No i przebieg przede wszystkim. 143 tysiące, 7 tysięcy euro kosztuje. Pokażę go, jak on wygląda. Niestety otworzyć go nie otworzę. No jak na razie? Dobrze wszystko? Siebie wszystkie w oryginale też patrzyłem. Naprawdę byłem na auto. Środek, no to nie zobaczycie za wiele, bo jest ciemno. No ale półskóry i fotele jak nowe. Bo jeszcze pół godziny temu było tu jasno. Stan naprawdę idealny. Czarny, 2011 rok. Dwulitrowy dieselek, panoramiczny dach. Cały w oryginalne, bo był mierzony. Nawigacja, fotele półskórzane. Także chyba za bardzo nie ma się co zastanawiać. Światła. Xenon LED. Przejechane to auto ma tylko 143 tysiące. 143 tysiące.